się taki pewien fragment z Biblii, żebyśmy mogli przeczytać. I myślę, że cały czas mówimy w jakimś sensie o tym. Wyobraźmy sobie uczniów Jezusa, których Jezus bierze. Oni byli podobni do nas. I oni byli w świecie. Żyli sobie tam gdzieś. Piotr łowił jakieś rybki, grzesznik. Kiedy spotkał się z Jezusem, powiedział: podejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Ten rzucę tak, ten rzucę tak. I raptem zaczęli chodzić z Jezusem. I to wywołało ogromną zmianę w ich postrzeganiu swojego życia, jak i prawdziwego życia. Ten Jezus, który pozwolił im oglądać siebie w działaniu, on po prostu wywołał w nich inny sposób patrzenia na życie. Co to jest życie? I tutaj jest taki fragment, 4 rozdział Ewangelii Marka, 35 wiersza. I rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór: przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili więc lud i wzięli go z sobą, tak jak był w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza, fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się wypełniała. A on był w tylnej części łodzi i spał na węzgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. I rzekł do nich: czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? I zdjął ich strach wielki i mówili jeden do drugiego: kim więc jest ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszne? Ja myślę, że odpowiedź na to pytanie musi mieć każdy osobiście doświadczenie swojego życia. Kimże jest więc ten, który może nakazać burzy uciszyć się, a morzu uspokoić się? W jednej chwili to wszystko, rozumiecie, z tego szumu, z tego przerażającego szumu raptem momentalnie jest cisza. Nie ma coś tam powoli się uspokaja. Momentalnie wszystko staje się ciche. Kimże więc on jest? Od tego zależy, czy dojdziesz do wieczności. Jeśli będziesz wiedzieć, kim on jest w swoim osobistym doświadczeniu, będziesz znać prawdziwego Jezusa, wtedy dojdziesz do wieczności. Bo tylko prawdziwy Jezus może ci pomóc dojść do wieczności. Kim on więc jest? Czy może ci pomóc w twoim doświadczeniu? Kim on jest? Czy może cię przeprowadzić przez wydarzenia, na które napotkasz? Kim on jest? Musisz poznać osobiście poprzez swoje codzienne chodzenie z Panem. Inaczej ty nie będziesz z Nim chodzić i nie poznasz, kim on jest, ponieważ on nie pośle cię. Przeprawmy się na drugą stronę. Nie będziesz z Jezusem, nie będziesz w Jego doświadczeniu, nie poznasz nigdy Jezusa. Możesz sobie żyć w świecie, możesz sobie zajmować się światowymi rzeczami i być chrześcijaninem i nigdy nie będziesz wiedzieć, kim jest naprawdę Jezus. Ale jeśli będziesz szedł z Nim, czy szła z Nim, wtedy w codziennym swoim życiu napotkasz na przeciwności, w które On cię wprowadzi. A w nich pokaże ci, kim On naprawdę jest. Czy zdajesz sobie sprawę, że od tego zależy, czy dojdziesz, czy będziesz mógł stanąć i powiedzieć: jeśli Pan ze mną, to któż przeciwko mnie? Jeśli nie masz tej pewności w swoim sercu, jeśli łamiesz się wobec doświadczeń, jeśli boisz się, jesteś przerażony tymi wszystkimi rzeczami: Panie, giniemy! Gdzie Ty jesteś, Panie? Zapomniałeś, że wziąłeś nas do siebie jako uczniów? Panie, my giniemy! Oni się byli przerażeni. Jezus mówi: dlaczego jesteście przerażeni? Było powiedziane: w ciszy i zaufaniu będzie wasza moc. Po coście wyszły na wodę? Po to, żeby go poznać. To jest najważniejsza rzecz. Jezus powiedział: jeśli poznasz go, poznasz Ojca, masz życie wieczne.
To jest najważniejsza sprawa Twojego chrześcijaństwa i Twojego. Dzisiaj wyszłyście, aby poznawać Jezusa. To jest coś najważniejszego. Chodząc z Nim, poznacie Go, ale jeśli zaniedbacie chodzenie z Jezusem, wtedy Go nie poznacie, bo nikt Wam nie da tych doświadczeń i tego zwycięstwa w doświadczeniu. Żaden najlepszy nauczyciel ludzki nie jest w stanie tego zrobić. Najważniejsza rzecz to dzisiaj iść za Nim. Tak jak Jezus brał, mówił, chodź za mną, tak? Pójdź za mną. Nie oglądaj się do tyłu. Tamto zostało skończone. Patrz na Niego. Z pracy dokończyć świat Twojej wiary. To jest najważniejsza sprawa życia. Dowiedzieć się, kim więc On jest, kiedy mam doświadczenie, kiedy jestem szczęśliwy. Kim On jest, kiedy napotykam na taką przeciwność, której nie jestem w stanie pokonać. Kim On więc jest, muszę mieć świadectwo w sobie samym. Weźmy, prześledźmy całą Biblię. Całą Biblię i wszędzie spotkamy ludzi, którzy spotkawszy się z Bogiem, poszli z Nim i oni mają świadectwo, kim jest Bóg. Tak? Noe chodził z Bogiem? Miał świadectwo, kim jest Bóg, kiedy Bóg go przeprowadził przez wody potopu? Każdy, który wyrusza z Bogiem, wyrusza po to, żeby mieć osobiste świadectwo, kim jest Bóg. Nie można tego pomylić z religią. Religia nie daje świadectwa, kim jest Bóg. Żadna religia nie daje świadectwa. Idź za Nim, chodź z Nim, należ do Niego, módl się do Niego, napotykasz na przeciwności, szukaj Jego, wzywaj Jego imienia. On powiedział, kto będzie wzywać mojego imienia, ja go zbawię, będzie zbawiony. Wróg będzie atakował, jak ta burza potężna, będzie atakować, będzie szum wywoływać, rwetes wokół tego, żeby człowiek przestał myśleć, żeby zaczął po prostu się bać. Pan mówi, nie bój się. Ufaj. Pan nigdy się nie spóźnia. Czy zginęli? Nie. Nie. Przeżyli. Czy zginęli ci na pustyni, którzy mówili, giniemy? Nie mamy wody, nie mamy jedzenia? Nie z tego powodu zginęli. Zginęli z powodu tego, że przestali chodzić z Bogiem. Oni szli i szemrali, narzekali, nie patrzyli już na Boga. To był ich kłopot, olbrzymi kłopot. A więc kim On jest, można się tylko wtedy dowiedzieć, kiedy człowiek z Nim idzie, kiedy Go poznaje, kiedy się uczy Pana. Po prostu my nie znamy Pana. Rozumiecie? Macie tak mało pojęcia, kim jest Jezus. Dlatego, że dopiero wasze poznawanie się zaczyna. Chrześcijańskie doświadczenia dopiero się zaczynają. Jak będzie wyglądać, kiedy człowiek staje się chrześcijaninem, jak będą ludzie na to patrzeć? Dopiero się zaczynają doświadczenia. Kiedy człowiek czasami może sobie pomyśleć, no to jest za ciężkie dla mnie, ja nie mogę tak Pani iść za Tobą. Ja muszę sobie inaczej jakoś poradzić. I wtedy już człowiek nie pozna Jezusa w tym doświadczeniu jako zwycięzcy. Bóg nie ma upodobania w tych, którzy się cofają. I co się z nimi wtedy dzieje? Giną. Ale każdy z nas osobiście, wyruszając w tą podróż, wyruszył po to, żeby poznać Pana w swoim życiu, jak On zwycięża, jak pokonuje przeciwność, jak Ci objawia tajemnice, których nie mógłby nikt objawić, jak ujawnia te wszystkie sprawy i jak doprowadza do swojego wyznaczonego celu. On organizuje każdą rzecz. Słowo Boże mówi, że przed założeniem świata Bóg przygotował każdy dzień i każde wydarzenie dla swoich dzieci, aby one w tych doświadczeniach nauczyły się Boga, tak? A więc Jakub przez to mówi, za wszystko dziękujcie. Trudne doświadczenie, kiedy czasami nie rozumiem doświadczenia, coś mnie boli, coś mnie atakuje, najchętniej bym uciekł od tego, bym poddał się, ale Bóg chce, żebym przeszedł przez to, żebym wygrał z Jezusem. Tak więc moi zwycięzcy będą tam, gdzie ja jestem. Trzeba się nauczyć szukać Pana, wzywać i czekać. Zobaczcie, że pierwszy król Izraela przegrał bitwę, dlatego że nie był spokojny, przeraził się w widoku wojsk, uciekających ludzi. Może zostaniesz kiedyś sama w doświadczeniu. Nikt nie będzie w stanie Ci pomóc. Nie będzie ludzi wokół, przerazi się. Może będziesz po prostu myślała, i Pan mnie może zostawił. Ale on powiedział, ja Cię nie zostawię. Przyjdę, będę z Tobą w tym doświadczeniu. Choćby Cię wszyscy porzucili, ja Cię nie porzucę. I człowiek musi nauczyć się Pana, nawet wtedy, kiedy On pozwoli, żeby wszyscy ludzie uciekli.
Polegać trzeba na Jezusie cały czas. Trzeba polegać na Jezusie, tak, na Jezusa, od początku. Tak. Wasze zanurzenie w tą wodę, to nie to, gdyby to była tylko woda, to byłaby zwykłe zanurzenie, zwykła kąpiel, bez znaczenia. Gdyby nie śmierć Jezusa, to byłoby bez znaczenia. Można było 1000 razy zanurzać i człowiek by tak samo brudny wyszedł. Ale z powodu śmierci Jezusa wyszłyście dzisiaj czyste. To jest początek. Kim więc on dla was jest? Od dzisiaj. Dzisiaj, jak wyszłyście w wodę chrztu, kim jest Jezus? Tym, który darzy przebaczeniem grzechów, które popełniłyście, tak? Poznałyście go dzisiaj jako przebaczającego Pana, który umarł na krzyżu Golgoty, żeby dzisiaj powiedzieć wam, jesteście wolne, wolne, wychodząc z wodu, jesteście wolne, aby iść za Nim. Już nie jesteście skrępowane jakimś długiem szatanowi czy komukolwiek. Jesteście wolne, żeby iść za Jezusem. Idźcie za Nim. Trzymajcie Go się i nigdy nie opuszczajcie Jezusa, dlatego że gdzieś zobaczycie, że ludzie sobie żyją jak świat, że zanurzają się w rzeczy światowe, że robią głupie rzeczy w swoim życiu i może pomyślicie, że chrześcijanin może tak robić. Nigdy tak nie myślcie. Jezus tak nie robi. Jezus nie zaniedbał ani jednej chwili swojego życia na ziemi. Może nam się to nie udać. Może kiedyś zaniedbamy jakąś chwilę i przyjdziemy, przeprosimy, Panie, zmarnowałem takie świetne okazy, żeby Cię poznać. Poszedłem sobie gdzieś w światowe rzeczy. Straciłem czas, który Ty dałeś mi, aby mógł poznawać Ciebie. Panie, przebacz mi, to jestem głupim człowiekiem. Najważniejszą sprawą mojego życia to poznać Ciebie, kiedy mam problem, kiedy mam takie doświadczenie, że nikt nie jest w stanie go rozwiązać. Nikt nie jest w stanie go rozwiązać, tylko Pan. Przecież On takie musi stawiać doświadczenia też, bo czasami ludzie sobie radzą. Dzisiaj idzie się do lekarza, robi się operację i mówi się, Pan uratował. W porządku, Pan może się posłużyć lekarzem. Ale Pan jest większy jeszcze od tego posłużenia się lekarzem. Pan może tą chorobę w jednej chwili usunąć, tak? Bez oznak jakichkolwiek, że człowiek chorował. Myśmy przeżywali to osobiście i widzieliśmy stwierdzenie choroby i zniknięcie choroby. Specjalnie zorganizował stwierdzenie choroby i zniknięcie choroby, bez udziału lekarzy i lekarstwa. A więc On może to zrobić, to co On chce. Tylko poznawanie Jego zależy od tego, jak my będziemy Go poznawać. Bo wróg będzie próbował nam podkładać tak jak skocz, nic Ci się nie stanie. A Jezus, Pan Jezus mówił, ale również napisano, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Pan chce nam dać się poznać takim, jakim jest. Wróg będzie chciał to trochę pozmieniać. Dlatego jest tak ważne patrzeć na Pana i uczyć się Pana. Widzieć, jaki jest Pan. A więc ci uczniowie mogli po tej burzy co powiedzieć o Panu Jezusie? Między sobą, tak? Wspaniały Pan. Wspaniały i On ma moc uciszyć wszelką burzę, tak? I ma moc powiedzieć do morza, uspokój się. Już wychodzili za Nim i wiedzieli. On ma moc nad tymi siłami natury, która potrafi powywracać łodzie, potopić ludzi po prostu. On powiedział i koniec, tak? I od tej chwili już wiedzieli, to jest Pan, który wydaje rozkazy nawet tym żywiołom. I chodząc za Nim, już Go postrzegali coraz bardziej jako mocarza nad mocarzami. Żaden mocarz na ziemi nie był w stanie tego zrobić. Jakie ma świadectwo w swoim życiu, że żaden mocarz tego świata, jakikolwiek by był, nie był w stanie uczynić tego, co Pan uczynił w Twoim życiu. I to jest świadectwo. Pan nie musi w ten czy jakiś inny sposób robić, tak jak gdzieś tam dziewczyna, jakiś film, który miał być cud, a ten cud się okazał, że to lekarze uczynili cud. Dzisiaj już cudem są lekarze, ale to jest tylko mylna droga. Pan nadal jest tym samym, tylko musimy go poznać. I ważne jest, żeby nie zmarnować swego czasu nawiedzenia, poznawać Pana, uczyć się Pana, napotykając na przeciwności, wołać do Pana i zobaczyć, co On z tym, tą przeciwnością zrobi. Jak On się z tym rozprawi po prostu. Nauczyć się czekać na Niego. To jest taka trudna lekcja, ale bardzo dobra. Czekać na Pana. Poczekać i zobaczyć, jak On z tym wygra. Naprawdę, a wróg wtedy będzie próbował przestraszyć. Jak zobaczysz, Pan Cię zostawił, Pan o Tobie nie myśli nawet, Pan na Ciebie nie patrzy, Pan jest zajęty tyloma ludźmi, kimże Ty jesteś, żeby się Pan o Ciebie troszczył.
już z chwilą, kiedy powołał i dał możliwość wyjścia z tego świata poprzez swoją śmierć, to już będzie patrzył cały czas i zawsze będzie. Bo on powiedział, jeśli ościsz się, będę z tobą po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Gdzie to jest napisane? W książce, w gazecie, w Biblii. A skoro w Biblii, to znaczy, że to jest prawda. Że Jezus będzie z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jeśli byście dożyły do końca świata, to on będzie. To jest amen i koniec. Trzeba go tak też poznać. W każdych tych różnych doświadczeniach musimy zobaczyć. Staje Jezus naprzeciw, przepływa jezioro, staje naprzeciw człowieka, którego nikt nie mógł ujarzmić. Zrywa łańcuchy, tłuk, różne rzeczy robi. Staje Jezus i okazuje się, że tam jest legion demonów w tym człowieku. Staje jeden Jezus naprzeciw tysięcy demonów. I co się dzieje? To jest bardzo ważna lekcja dla mnie i dla ciebie, bo demony są przerażające dla nas ludzi, a nie są przerażające dla Jezusa. One mogą wyjść, one mogą różne rzeczy robić, różny hałas, wywoływać różne rzeczy, a Pan mówi, wyjdźcie i koniec. I one muszą wyjść i pójść, opuścić po prostu tego człowieka. Kimże więc jest Jezus teraz dla tego opętanego człowieka, którego uwolnił od tych kilku tysięcy demonów? Kim jest Jezus? Bóg. On jest zwycięzcą nad tymi demonami. On jest wielki, on jest potężny. Ten człowiek mówi, ja pójdę za tobą już, Panie. Ty jesteś dla mnie bohater nad bohatery. Oni nie byli w stanie, jak wszystkich tłukłem, ganiałem, uciekali przede mną. Ty przyszedłeś i demony uciekły przed tobą. Idę za tobą. Jest, mówi, nie, idź teraz i powiedz, co ja ci uczyniłem. Tak. Głoś to. Na świadectwo. I on poszedł i powiedział, co uczynił Bóg. I gdybyśmy tak pozbierali tych wszystkich ludzi, tego ślepego, który siedział i był ślepy i wołał, synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. I kiedy Jezus uwolnił go od ślepoty, on przejrzał. Kim dla niego stał się Jezus? Ten, który może uwolnić od ślepoty. Cudzysłowca. Tak, uwolnił go od ślepoty. A człowieka, który leżał 38 lat i nie mógł. No właśnie, kim stał się dla niego Jezus? Jak on już mógł, wszyscy mówili, zostaw to łoże, nie wolno nosić. On mi kazał, kim stał się Jezus? Autorytetem. Musi być autorytetem. Jego rozkaz musi być ważniejszy od wszystkich ludzkich. Dlatego człowieka jest był już autorytetem. Oni mogli go zabić, a on te łoże by wniósł. Bo on go uwolnił, a oni nie byli w stanie. To, co uczynił Jezus temu paralitykowi, przyjaciele go przynieśli, spuścili go na łożu. Co uczynił najpierw Jezus? Powiedział, przebaczam ci te wszystkie grzechy. A więc co uczynił Jezus dla tego człowieka? Myślę, że Jezus wiedział, że ten człowiek wie, że największym jego problemem są jego grzechy. Nawet nie ten paraliż, tylko jego grzechy. Jezus najpierw uwolnił go od największego jego ciężaru. A potem już na świadectwo dla tych ludzi, żeby wiedzieli, że ma moc odpuszczać grzechy. Również kazał mu wstać i pójść. Piękne. Ale najpierw dla tego człowieka, kim stał się Jezus? Tym, który mógł przebaczyć jego grzechy. Jak myślicie, kiedy Jezus powiedział przebaczam ci, co się stało w jego wnętrzu? Oczyszczone. Ciężar spadł. Ciężar spadł, jego wnętrze zostało uzdrowione. Ten człowiek już był szczęśliwy, nawet gdyby został w paraliżu. Tak. To, co było najgorsze, zostało z niego zdjęte. A później Pan mu jeszcze darował, że mógł sobie pochodzić trochę po tej ziemi na świadectwo, że Pan przebacza. Okazuje łaskę. Więc kim jest Jezus? Kiedy chodzi po wodzie, w czym On jest najważniejszy dla nas? Ja myślę, że najważniejszy jest tu, że ofiarował siebie za moje i twoje grzechy. I tu musi być pełny autorytet Pana. Jeśli przebaczył mi moje grzechy, za kim pójdę? Za Nim. A więc idziemy razem tylko wtedy, kiedy idziemy za Jezusem. Jeśli ktoś z nas nie będzie szedł za Jezusem, już nie idziemy razem. Nie da rady iść razem, jeśli ktoś nie idzie za Jezusem.
za Jezusem idą ci, którzy idą do wieczności. A więc chodzi o to, Jezus musi być autorytetem. To nie jest ktoś, kto ten daleko poszedł sobie, a my ludzie musimy sobie chrześcijaństwo zorganizować. Nie. On jest z nami po wszystkie dni do skończenia świata i On układa nasze życie i On pokazuje, kim naprawdę jest. I wróg będzie walczył i będzie próbował pokazywać Jezusa inaczej. Będzie tak, jak oskarża, będzie próbował wmówić nam, że musimy sobie sami poradzić. Na sobie polegać, tak. Ale Słowo Boże również mówi, kto polega na ciele, przeklęty jest. I diabeł wie o tym, że jeśli my odwrócimy oczy od Chrystusa, a weźmiemy na swoje ciało, to wtedy zaczynamy co? Przegrywać. Dlatego tylu przegranych jest. Tylu żołnierzy Jezusa dzisiaj nie ma siły żyć dla Pana. Bo pozwolili wrogowi się oszukać i odwrócić oczy od Pana. Kim on jest? On jest taki sam wczoraj, dziś na wieki. Taki sam, a więc on się nie zmienił. Ma tą samą moc, ma tą samą siłę. On ma potwierdzenie od Ojca. Nawet świadectwo Jana nie było dla niego czymś tak ważnym, jak to, co powiedział Ojciec. Oto mój syn umiłowany, który mam upodobanie, jego słuchać. Wiecie, to, co jest najważniejsze, kochać Jezusa ponad wszystko, iść za Nim, należeć do Niego, pozwolić Mu się, żeby On dawał nam się poznawać, chodzić, nie tracić czasu na głupoty. To nie chodzi o to, że ktoś będzie mówił, tego nie rusz, nie kosztuj, nie dotykaj. Możesz robić, co chcesz, ale jeśli zobaczyłaś w Jezusie kogoś, kto przebaczył ci grzechy, już nie będziesz chciała robić, co chcesz, tylko byś chciała poznać, co On chce. I to jest pierwszy stopień chrześcijaństwa. Co On chce, żeby stało się, nie co ja. Ja już swoje robiłem w życiu. Ale co Jezus chce, żeby się teraz stało, bo On nie może tylko nauczyć prawdy. Tylko On może mi się objawić i pokazać, jaki jest i On może mi objawić, jaki jest Ojciec. Szkoda czasu na cokolwiek innego. Jeśli mogę Go poznawać, to wolę poznawać Pana, niż stracić czas na to, co w świecie się liczy. Mogę sobie zbudować wielki dom i zakręcić się koło tego domu, albo mieć dom wieczności i być wolnym tu na ziemi. Zależy, co jest dla mnie ważne. Ten Jezus mówi, ja nie mam gdzie głowy skłonić, pójdzie za mną? To znaczy, jeśli ja to zrozumiałem, to są najgorsze warunki, jakie można tylko wymyśleć. Nie mieć gdzie głowy skłonić nawet, to jest najgorsze. Także jeśli będziesz mieć poduszkę pod głową, już masz lepiej. Już masz lepiej. Już jest za co dziękować. Jeśli śpisz pod dachem, już masz lepiej. On spał często w ogrodzie, był gdzieś pod niebem. Czy rosa, czy inne doświadczenia. Zrobił to dla mnie, dla ciebie. A więc poznać go, że gotów był ponieść konsekwencje chodzenia po tej ziemi, pośród doświadczeń, żebyśmy mogli poznać Ojca, żebyśmy mogli wiedzieć, jak bardzo kocha nas Ojciec. Wiecie, my mało znamy Ojca, bo tylko Jezus może nam objawić Ojca, a mało Go znamy nie dlatego, że Jezus nie chce objawić Ojca, tylko my tracimy czas, dając diabłu sobie zorganizować czas. Diabeł nie mógł zorganizować czasu Jezusowi, a chciał, prawda? Chciał. A to kto? Albo to, albo to, albo jeszcze coś. A Pan Jezus szedł i nie dał się w nic prowadzić, tylko szedł dalej, korzystając z tego, co jest naprawdę bardzo ważne i cenne. No więc gdybyśmy prześledzili całą Biblię, to byśmy doszli do momentu najważniejszego, to jest moment krzyża. Naprawdę krzyż to jest centrum Bożej miłości i dla mnie i dla Ciebie bardzo ważne miejsce, ponieważ tam została wygrana bitwa nad naszym wrogiem, nad tym, który mógł nam przeszkodzić wejść do wieczności. To jest miejsce, na które trzeba patrzeć i podziwiać, to miejsce, gdzie Jezus wygrał bitwę. To jest takie, to nie jest długi opis, ale tam jest pokazane zwycięstwo Jezusa, bardzo silne zwycięstwo nad wrogiem. Tam możemy zobaczyć wszystkich zgromadzonych ludzi, tak jak mówię, stworzenie ukrzyżowało Stworzyciela. Jak się zachował Stworzyciel? Kiedy całe stworzenie krzyżuje Go, pluje na Niego, szydzi z Niego, kpi. Można powiedzieć, że myśmy byli w tym stworzeniu również. Jak się zachowuje Stworzyciel? Co mówi Stworzyciel? Bo to jest dla mnie i dla Ciebie najważniejsze. Stworzyciel mówi, przebacz, bo nie wiedzą, co czynią.
Zobaczcie, jakie miłosierdzie płynie z krzyża, jaka łaska, jaka dobroć. To chwyta za serce i mówi, do Ciebie chcę należeć, Panie. Chcę się nauczyć Ciebie. Wiecie, to jest ponad wszystko. Sposób zmienienia myślenia, tak jak Paweł mówił, odnowieni w duchu umysłu swego. To znaczy, że nasz umysł, dopóki nie jest odnowiony w duchu swoim, ma dalej sposób starego myślenia, starego logicznego, kombinowanego składania różnych fragmentów życia i układania z tego czegoś. Jeżeli trzeba chrześcijańskie ułożyć, on ułoży ich chrześcijańskie rzeczy. Tak, po swojemu. A to takie zgromadzonka, a to tamto. I po iluś latach ludzie nie znają Jezusa. To kto to ułożył? Ja nie wierzę, żeby za rok, jeśli będziecie poznawać Pana, że będziecie Go znały więcej, bo On się wam da poznać przez różne doświadczenia. Jeśli będziecie z Nim, to tak będzie. A jeśli nie, to nie będzie. Religia nie da tego, nie da. Żadna religia. Chodzenie z Panem, podstawa, życie z Nim, należenie do Niego, modlitwa do Niego. On się coraz dalej poznawać. Pewne rzeczy postawi takie, o których człowiek będzie wiedział. Tylko On wie i ja, a On uczyni ten cud. Nigdy nie narzucę Mu, co On ma zrobić, ale pozwolę, żeby On narzucił mi swoją wolę. I wtedy poznam to, co najlepsze dla mnie. Wiecie, to jest piękne, żeby wiedzieć, kim On jest. Kimże więc jest ten, który może uciszyć? Kimże jest więc ten, który jednym słowem może uciszyć burzę mojego wnętrza? Wszystko może. Kim On więc jest? I w nas powinno być coraz więcej podziwu dla Pana. Podziwu dla Jezusa. I to jest to, po co przyszedł Jezus na ziemię. Żeby oblubienica podziwiała swego oblubieńca. Po to przyszedł Jezus. Żebyśmy kochali Go. Żeby nie był dla nas logicznym rozwiązaniem naszego życia, ale jedynym rozwiązaniem naszego życia. Żebyśmy, należąc do Niego, wiedzieli, że dzięki Niemu możemy mieć łączność z niebem, bo On tam jest po prawicy Ojca. Przecież w Nim pojednał nas Ojciec z sobą. A więc kim jest Jezus? Wiele, wiele odpowiedzi na to jedno pytanie, prawda? I trzeba te odpowiedzi pozbierać sobie teraz. To jest skarb. Największy skarb. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Pozbierać te odpowiedzi od Ducha Świętego. Nie być głupcem, który chodzi po świecie jak ślepa kura, dziobie różne głupie rzeczy, ale być mądrym człowiekiem, który widzi, za kim ma iść, żeby zbierać to, co ceni, co wieczne, co prawdziwe. Niech Bóg wam błogosławi. Nie zmarnujcie czasu swojego.